No, dzień dobry, moi drodzy. Witam was ponownie na gorących piaskach Afryki, czy tam innego Egiptu, nieważne. W każdym razie w kolejnym odcinku drugim z gry Desert 1943, tak jak obiecałem. Ale niestety szkoda tylko, że dopiero teraz. No ale tak czy inaczej. Oto więc witam was w pierwszym materiale w roku 2024 już na moim kanale. I niestety, ale coś mi się zdaje, że powtórzyłem niestety błąd z zeszłego roku pod postacią... No, zwlekania cały rok z nagraniem, kurde, podsumowania całego zeszłego roku na rzecz... No, odpoczywania sobie wstęp dorocznego i robienia jakichś tam innych rzeczy. No, ale spokojnie. Jak nie ogólne podsumowanie na kanale, to przynajmniej... No, odcinek jakiś gameplayowy stanie na moim kanale. I w tym przypadku ma przyjemność być to właśnie ta gra. Pustynia 1943 roku. Wcześniej było to Happy Wheels, a teraz czas zacząć przez nas zupełnie nowy cykl. I obiecuję, że w lutym już jak najbardziej filmy będą wychodzić regularnie, a zaczniemy sobie od oczywiście podsumowania zeszłego roku na moim kanale. Dziękuję ja bardzo. Przy czym chwila, kurde, moment. Czy ja przypadkiem... A, dobra. No, jestem jak najbardziej uzbrojony w tę i ową broń. Tak więc ruszamy do akcji, bez żadnego przedłużenia. Bo jak niestety widzicie, jest już godzina około 23, a ja chciałbym, no, zdążyć. Przestać jakiś film jeszcze w tym miesiącu, zanim nadejdzie kolejny. Tak więc, no, lecimy. Chciałem się też was zapytać... You know you can't hold your house forever, give up! Oj, Henryszu, nie zesraj się, że tak powiem. Chciałem też wam zapytać, jak tam wam mija nowy rok? Bo raczej mogę podejrzewać, że... Dobrze! Kurde, nie, uciekam na górę. Myślę, że sobie przejdziemy do... Myślę, 25 fali, albo... Albo przynajmniej ze dwie, albo trzy. Kurde! Żeby przypadkiem ten odcinek z drugim na nie wyszedł. Ale no, sami widzicie. No, no, gra z fali na falę jest, kurde, coraz cięższa. Nie ma co się oszukiwać. Że aż przydałoby się, nie wiem, być może... Że jakąś nową broń kupić, ale myślę, że to dopiero później. A póki co, to... Heinrich, wiesz, że nie możesz swojego domu przetrzymać wiecznie. Poddaj się. Oj, Heinrich. Uwierz, że jak najbardziej mogę.
No, bronimy się przed szkopami tutaj. W dalszym ciągu życzę. To jest właśnie gra typu falowego, ale raczej mają tu jakąś historię swoją. Dobra. Okej, dzień 21 ukończo. Kurde, no tak, zapomniałem wyłączyć, kurde, internet. Dobra, to wynik naszej statystyki tutaj przepiękne, fajne. No i okej, udało się. Tutaj też przydałoby się, no, powiększyć drużynę jakiegoś dodatkowego być może zioma. No, że ma, no nie używa się absolutnie takiej nomenklatury w tamtych czasach, ale no cóż. Dzień 22. I kontynuujmy naszą szaradę. Yeah, maybe you're right that we can't survive forever, but we will fight till the end. Może masz rację, że nie przetrwamy wiecznie, ale będziemy walczyć do końca. No pewnie. A ja mam stanowczo nadzieję, że ta gra ma jakieś fajne. Dobrze. Kurde, żeby tylko jeszcze... Co? Jeszcze jeden się uchował. Ale wpadł prosto na minę, frajer. Tak jest, o to chodziło. I mogło się wydarzyć już sobie w poprzednim odcinku, ale... Okej, niech już będzie też tutaj. A póki co, pozwólcie też mi, że wyłączę internet w tym momencie. Żeby ten nam nie przeszkadzał. Swoją drogą nowy. Sobie załatwiliśmy z rodzicami. Nieważne i tak dalej. Ale w każdym razie... No i dzień 23. I w sumie skoro doszliśmy do parzystej liczby, to teraz być może zmienimy swoją broń na... Co jest? Teraz czysto niemiecką. I broni się przy pomocy czysto niemieckiego uzbrojenia. Jazda. Kill this stubborn Americans. Schnell. Zabijcie tych upartych Amerykanów. Schnell, szybko. Heinrich mówi... Kurde.
Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże! Kurde, zginę. Ani mówiłem! Cholera jasna. No ale nie zamierzam absolutnie jeszcze wydawać pieniędzy. Kill this stubborn American, schnell. Zabijcie tych upartych Amerykanów, schnell. Szybciej. No pewnie, no. No i twoi ludzie się już na pewno do tego absolutnie palą. Ale, no widzicie, o to właśnie kurde chodzi. Chciałby się strzelać. Szkoda, że miałoby się mieć... Ty. Karabinów dostępnych z prośbą biologicznych. Kurde. Jest to składam. No. Udało się ich wyrolować tak samo jak ostatniego przeciwnika w poprzednim dniu. O to właśnie kurde chodzi. Dzień 23. Tutaj statystyki się przewinęły, nawet mi się nie przyglądałem. No ale widzicie jak to jest. No i tak jak chciałem zapytać was, no jestem ciekawy jak tam wam mija, no pierwsze tam dni, a wręcz no cały miesiąc pierwszy, no nowego 2024 roku. Fajnie jest? Bo ja muszę stwierdzić, że zdecydowanie tam różne sprawy okolicznościowe i tam moje i tam chęć odpoczęcia sobie, poukładania pewnych rzeczy oraz chęć wreszcie pokonania no tej całej klątwy, jaka mnie ostatnimi czasy no męczy, cały czas, no i jeszcze jej nie pokonałem, ale już jestem kurde na finiszu prawie, że. No i jeszcze raz, no przepraszam, że dopiero teraz nagrywam jakikolwiek materiał na swój kanał, no ale wiecie, tak się stało, tak się złożyło, no. Ale spokojnie, przyrzekam wam, że w lutym już spokojnie wszystko jak najbardziej z powrotem będzie regularne. No jak najbardziej i zaczniemy sobie, myślę, że od tego materiału, od materiału podsumowującego rok 2021 na moim kanale. A póki co, to no macie drugi odcinek z Desert 1943 i niech to wam póki co wystarczy. Lecimy więc dalej, no i z jeszcze jedną przynajmniej falą. Why are they wasting so many soldiers just to kill us? Dlaczego oni marnują tyle żołnierzy, żeby tylko po to, by nas zabić? Dlaczego oni marnują tyle żołnierzy, żeby nas zabić? No cóż, no. Panie protagonisto. Kurde, Nathanowi Drake'owi. Bo tym bardziej oni... Mam taką zawodkę, że... Tyle ludzi zostanie zarastowanych i oni... Potem musi się przed nimi się z nimi bronić, kurde. Z tymi kompanami i tak dalej. Natomiast w każdym razie... No pozwolę sobie przejść te jeszcze jedną, albo przynajmniej ze dwie fale. Do 25. I myślę, że będzie widać.
O, kolega załatwił ostatniego przeciwnika. Super. Dzień 24 ukończony. Zabili przeciwników 49, już od swojej 41. Mhm. No, kilku z nich zginęło na wskutek tego, no, wysadzania się w powietrze. No i okej. No i co w sumie teraz w związku z tym? A wróćmy do standardowego obozyżenia, ale tym razem wyposażmy się w coś nieco innego jako broń główną. Proszę bardzo, Stenika wreszcie. Sprawdzimy, jak on działa. I potem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Maybe there's something important in this house, something we don't know about. Może coś jest w tym domu, o czym nie wiemy. No zapewne, panie protagonisto. Udało się. Uf! Pięćdziesięciu jeden przeciwników zabitych i tyle strzałów wystrzelonych w ich stronę. No dobra, no. Nie ma to jak stary, dobry Stenik, co? No i okej, tutaj pojawiła się zagwozdka fabularna dotycząca do tego, że coś w tym domu być może jest, być może jakiś skarb. Chyba. Tak więc, no. W następnych dniach pewno postaramy się odkryć, co to jest za ta tajemnicza kurde rzecz, której być może ci no, żołnierze osi być może mogą potrzebować. I chcą ją wywalczyć bezpośrednio z naszego kurde, no, zamieszkania. A póki co, to ja się żegnam z wami, widzimy się już w lutym i materiale podsumowujące rok 2021, 2023, przepraszam, kurde. Rok 2023. No i co? No, życzę miłej i spokojnej nocy oraz seansu tegoż właśnie filmu w niej. Do zobaczenia! No i tak jak mówię. Życzę wam... No i to ja... No i tak jak mówię, nie, co ja mówię, a tak. No właśnie, wyczekujcie cierpliwie kolejnych odcinków, które mam nadzieję, że będą się pojawiać regularnie w lutym z tejże właśnie gry. Tym bardziej, że mamy ferie zimowe i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze zapomniałbym. Szczęśliwego nowego roku. Ale o tym więcej będzie już w materiale informacyjnym posłuchającym za szeroko na moim kanale. A póki co to... Tak jak mówię, na razie. Do zobaczenia, buziaki, papa. I dobranoc, bo jest już po 23.